Witajcie w następnej degustacji. Tym razem belgijskie piwo z Aldika. Specjalne. Jest to Brasserie du Nord. Bier Special. Jest to Rum Finish bier. 6% alkoholu. I do tego użyli dębowych płatków nasyconych rumem. No, ale jest też 6%, czyli ten rum nie wpłynął za dużo, bo bazowe piwo to Hoptrite bije, też miało 6%, także dużo tego nie dodali widocznie, albo przynajmniej dużo rumu nie było w tym. Bardzo ładna butelka, matowa, tym razem złote napisy. No, w końcu jest specjalne. Bardzo ładnie wygląda, oczywiście korek. Proszę bardzo. No i mamy tutaj piwo już w kieliszku. Złoty kolor, klarowne. Piana zdążyła opaść, ale nie było zbyt dużo tej piany. Dolejmy troszkę, o tak. Jak widzicie, bardzo ładna, kremowa taka piana, drobna pomierzykowa. Bardzo ładnie wygląda. Aromat jest słodowy. No, słodowy po prostu. Troszkę takich nutek przyprawowych. Bardzo delikatny aromat. Oczywiście zero chmieli. Tylko słodowość, przyprawowość, takie belgijskie piwo. No i tyle. Dobra, no to spróbujmy. Patrzę, zrobię. Przyjemne, delikatne, nisko nagazowane, słodowe. Jest taka nutka beczkowa troszeczkę, troszkę tej taka bardzo łagodna nutka dębowa, dębowe deski, a naprawdę delikatna. Troszkę jakiejś takiej słodyczy, zdecydowanie jest taka bardziej, to piwo jest takie delikatniejsze, bardziej takie aksamitne niż ta podstawowa wersja. Tamta miała taki bardziej belgijski charakter. Chociaż to była taka klarowna. I to jest też klarowne. Nie powiedziałbym, żebym czuł tutaj jakiś aromat rumu. Chociaż zdecydowanie jest różnica pomiędzy tym piwem bazowym, a tym. Tu nie ma nawet takiej goryczki. No nie wiem, czy teraz się sugeruję tym, że szukam tego rumu. No może odrobina, ale to jest tak delikatne, że jakbym nie wiedział, to bym nie powiedział. To jest na tej zasadzie. Dobra, spróbujmy porównać to piwo podstawowe. Dry hopped. I tu mamy dry hopped, ale rum finish. No i zobaczmy. No może w aromacie też jest odrobina różnicy. Taka właśnie jakby większa słodowość, znaczy słodkość może większa. No ona odbija się. Ona się odbija. Niby nie ma tego nasycenia, ale jednak ono jest. Ono jest, ono wraca. Tak, tu jest troszkę taki bardziej takiej przyprawowości, czuć ten belgijski charakter troszeczkę, ale jest dosyć klarowne. Tutaj też to mamy, ale jest tak jakby taka bardzo
gładząca słodycz, ale ta słodycz nie jest wielka, jest tylko odrobinka, jest tak jakby wrażenie słodyczy. A czy to jest ten room finish? No może tak, no tak jak powiedziałem, jest odrobinka tej takiej dębiny tutaj. Jest takie wygładzone bardziej. Jest przyjemne oczywiście, ale żeby to było takie bardzo room finish i special, nie. Także też zawodzi to piwo, niestety. No jak widzę room finish i dry hops, no to powinno być coś super ekstra, a to nie jest. Jest to przyjemne piwo, naprawdę fajnie się pije i ze 3 funty za butelkę daje radę, ale niestety no, ani tego finiszu rumowego, ani chmielowości tutaj nie ma. Niestety. Znaczy, jest różnica pomiędzy tym piwem bazowym a tym. Może coś tam dodali. Ale żeby to była wielka różnica, to bym nie powiedział. Bardzo subtelna różnica, ale fajnie się pije. Na pewno pijalność tego piwa jest niesamowita. Bardzo przyjemne. Alkohol ukryty. Lekkie rozgrzewanie przełyku. Wszystko. Także piwo jest fajne, samo w sobie, przyjemne. Ale niestety ono nie jest specjalne. Piękne opakowanie, a w środku jest po prostu zwykłe piwo. Niestety. Ale bardzo fajnie się pije. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobało się to piwo, to jest przyjemne w odbiorze. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby mieć na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie.